takie epickie rzeczy. Do odebrania? No. Chcesz wziąć Michał Surwa? Rzucaj, tak, mam akurat slota na 3. Jeszcze coś? Do plecaka jesteś w stanie wrzucić tą... Kile? No trzeba do tego plecaka wrzucić. Ale co? No bo mam dwa plecaki, nie? A dobra. No to na luzie, patrz. Mam ja. A zabrałeś mi, dobra. Dobra. Pan idzie, za tobą! Fulek, zabity. Łatwo. No nie fulek, w orzeszku był metalowy. Aha, bo pilgrima zobaczyłem, myślałem, że duży plecak. To ten, co sobie tam szyścił. I będzie, że jesteśmy kamperzy z pałą kamperzy, no. Patrz, zobacz, patrz, jakie fajne, patrz. Haha! O, to. Wow, stary, jak w Siege'u. Ekipa WE8. Od technicznego. Ja od techy idę. No dobra, chodźcie od techy. Możemy się rozdzielić, no i tak Michał z Royal. Nie, jest, widzę kolesie na tarasie. Będziesz jebał? Fulek, wcelowany w dół. To nie, nie strzelaj. Nie strzelaj. Się. Trzech. Widzieli jeden nas, mam nie? Mega duży plecak. Jeden do lewej strzelał na balkon, nie widzieli jeden nas. Do lewej, dwóch do prawej. Czuwałem, chyba nas widzieli. Olera, jeden, niedobrze. Ten z balkonu się cofnął. Ale on nie... Dostałem! Jakoś mi widzi, nie wiem jakim cudem. Przez krzaki, termo ma. Ale urwał mi prawą nogę, jak mnie nie widać. Jest w papilonie. Epicko, niemożliwe. Była... Jak w papilonie? Jestem koło papilona. No i w tym, w papilonie, tak. A nie, na tarasie. Z czego strzelasz, Royal? VSS. Nie wiem jak on to zrobił. Urwało mi prawą nogę, jak jestem z lewej strony. Jak... No jeżeli już, to lewą powinien mi urwać. Royal, bo nam zaraz wyjdą z pleców, z prawej. Wiem, czekaj. Poszły granaty tam w ich stronę. A ty żyjesz, Kinkow? Tak. Okej. Okay. Ładnie, zginąłem. Michał, skąd? Po długości leży. Po prawej. A, po długości po prawej. Tam jeszcze po lewej był. No i tyle z przetrzymania walenia, kurwa. Mogłem zabić jednego, teraz dobra, jest dobra, idę na plecy. Ja tu kucam royalnie przestrasznie. Dobra. Trzymam na plecy, możemy podejść razem. Czekaj. Chyba, Kinkow, że masz pomysł na lepszy manewr. Nie mam żadnego pomysłu. No teraz jest zjebane. Dwóch kolesi po prawej, jeden po lewej. Nie... Moglibyśmy wszyscy od papilona podejść. Papa Jonesa. A ja sobie nie wiem, gdzie jestem. W techi? Nie, jestem koło papilona już, w połowie drogi. Wciśnięty w te ławki drewniane na środku. Dobra, to pójdziemy od gastro, od strefy gastro, od twojej prawej. Żeby ci dać osłonę. Nie, to było chujlo, stary, bo ja byłem cały czas wciśnięty w te ławki i czekam, co się wydarzy. A goś zaczął strzelać i urwał mi prawą nogę. Gdzie prawa noga jest skryta murami wszystkim. Laser widziałem u mnie, blisko. Jest, świeci po mnie, jest papilon! Na pewno? Mhm. W środku, gdzie? Na środku skrzyżowania na papilonie, świeci, celuje do nas, Royal. Dostał z lewej skończ. Zabiłem tego z papilona, ja dobrze? Do papilona. Zginąłem na strzała. MK full auto. Jest na skrzyżowaniu w kierunku tego. Jest świeci po mnie, jest papilon. Na pewno? Mhm. W środku gdzie? Na środku skrzyżowania na papilonie. Świeci, celuje do nas. Dostał z lewej skończ. Zabiłem tego z papilona, ja wszedłem do papilona. Dobrze? Ja wszedłem. Zginąłem na strzała. MK full auto. Jest na skrzyżowaniu w kierunku tego. W kierunku świetlika. To był headshot pewnie, nie? Tak, go zabiłem. Miał mega duży Royal, plecak. Gdzie ty chcesz? Jest Royal Marcy. Powiedziałem, że zdechłem. Okej. Okay. Head Joss, no... Nieporozumienie, kurwa, żeby tyle headu dostawać. Ale kolesie byli fulek. Mieli tego Mountaina, czy jak to się tam nazywa? Mm-hmm. Mystery Rancha. Mystery Rancha. Plecak mu wystawał pół metra nad głowę. Ty leżałeś wzdłuż tego, kwietników, czy to Michał? Ja. A wy zginęliście? My z Royalem zginęliśmy w bibliotece. Księgarni. Rozumiem. Myślę, że on mnie obchodzi od apteki. A ja się wtedy strzyłem rękę, wiesz, podleczyłem. Nawet podlecz się na fulla i nie wiem tak naprawdę, co możesz zrobić. Na pewno możesz to nagrać. Na schodach jest. Na schodach od technicznego, czaisz? Zbiłeś go? Ekipa dwóch walaczy weszła mi na plecy. Zabiłem jednego. Mogli,
To mogli być nie, oni. Nie, na skradaczu wchodzili po schodach. Kuj, idę tam. Kurwa. Drugi zabity. Tak mówię, co to za pan tutaj wystaje, kurwa, ze schodów? Nie wiem, jakoś nie idzie mi w ten. No masz piąty level i biegasz w gównie, no czego się spodziewasz? Znaczy nie, w sensie nie wiem, w sensie tego ostatek co na nas wyszedł, to nie wiem w jaki sposób on przeżył, bo miałem na nim refleksa, tak mniej więcej powiedzmy na szyi, wyjebałem w niego 4 razy i chuj. Nic się nie stało kompletnie. Gówno amunicja, to jest protip. SP6 miałem. Gówno amunicja. No, gówno amunicja. Czekaj. To są SP6, co mi Krinkow polecał. Polecał, bo tyle możesz sobie zapewnić w tej chwili. Pan był bardzo ładny, ten jeden, którego zabiłem. Zgarnąłem jego bronę. Nie, no jak ty do niego strzelałeś, bo ja miałem 4 hitcounty na nim. Może miałem ze 2, to też słabo. No tak, tylko że ja mam 4-3, damage 5-8. Nie wiem. Widzę was, widzę wała. To Royal. Mhm. Ja byłem za Royal w kierunku biblioteki bardziej. Ale no, wiesz co, ja bym się obawiał na twoim miejscu chyba gastro. Bo ten ostatni gdzieś tam siedzi. Chyba ten z Mister Ranchem nie zginął, bo cały czas patrzę, czego nie zabiłem gdzieś na rogu, ale nie widzę go tam. Musiał wyjebać. Może naprzeciwko was siedzieć w tym zabudowanym sklepie z gówna. Mhm. Ty na rogu umarłeś, za Royalem widzę. Tak, ja spikowałem. Mhm. Fres, kurwa, już nie, że ginę. Bo często jak strzelają, to jest fres, nie? Mhm. Jesteś nienaruszony? Nie mogę cię spakować. Pamiętaj, że jak będziesz mnie zbierał kieszeń... Już dawno cię szysiłem. Amunicja. Kieszeń amunicja 9.5. Jak już będziesz miał luźną gumę, to sobie najwyżej wrócisz. Ja teraz będę ginął. Mam tego z dużym plecakiem. Zajebałem go. On nie miał Montana, on miał jeszcze ten nowszy, jeszcze większy. Ten rosyjski. Wiesz, który? Nie, bo go nie inwestygowałem jeszcze. Premo miał, łatwo. No dlatego was tak zobaczył i walił ci przez krzaki. Mówiłem. Cholera, mógłbym zabić jednego od razu. Dobra, Tremo nie można schować, więc będę go używał. Proste. Jak się nazywał? No ten normalny, co był zawsze. Nie, ale dalej jest pewnie chujowe odświeżenie. Nie wiem, ale jest dobry. Kurwa, zabiłem tutaj dwóch, Piotr. Albo wy żeście zabili jednego. Może warto zapytać, co miał Michał, bo Michał chodził w gówno lucie ostatnio. Kurwa, jest 3 zabitych, cicho. Ale Krinko wiedział, że... Jest 3 zabitych tutaj, Piotr, na tym skrzyżowaniu, przed wami. To ktoś go musiał pyknąć, inny. Ja ich mogłem pyknąć. Chyba, że ty jakimś cudem. Ja ich mogłem pyknąć, mogłem. Bo myślałem, mówię, jak ja go nie zabiłem. Okej. Okay. A co z tymi dwoma walaczami, co ci wyszli na plecnik, obu zabiłeś? Tak. Aha, no to fajnie. No, wykurwiście. No to luźna guma, teraz tylko... Tylko jeszcze ktoś strzelał z tłumika przed chwilą, jakiś dzień temu. Podchodzę, tak, kolejny zabity. Przeze mnie i on miał atakę, to jego widziałem. Pakacza, o ja pierdolę, fulek. Pamiętaj o regularnym nagrywaniu. Pamiętaj o zamknięciu mordy. Nie, no Michał pewnie miał WP-okera albo inne gówno. Nie, miałem zajebistą 7-4. Nie, miałem zajebistego fala z pana przecież. Z dziesiątkami, jedynkami. Nie jesteś warty tego poświęcenia, Michał. Wiesz, czego się spodziewam? Skatów. Jakiś gówniak przyjdzie mi łebę strzeli. Więc najpierw bronę muszę złożyć, bo pan miał wyjebaną hakaczkę. Przełożoną ją termo.
Status? Powolny. I masz wszystko i wykurwiasz. Tak, ale waliłem dwóch gości na kafejce. Kafejka, balkon. Ta mała taka budeczka. Trzymali ciało Michał i tego frajera. I nie wiem, na termo ich ostrzelałem, może zabity, może nie wiem. To termo było takie chujowe, bo strzelałem tak jakby przez... Oni byli za tą chatką i tak jakby strzelałem, widziałem ich przez te, nie wiem... Przez drewno, przez jakieś kartony z mlekiem, chuj wie co tam było. Strzelałem ich przez to, nie wiem czy ich jebłem. Ale po prostu złapałem Michał do ataki, wyrzuciłem go. Podszedłem na termo, cały czas strzelując tą kafejkę do mojego pana. Położyłem się na nim, złapałem pancerz, karabin i się cofnąłem. Napchałem się właśnie lutem i spierdalam. Jeszcze jak byłem... Cały czas są strzały, jakieś tłumiki też waliły. Także jeszcze tu chyba jest, tych dwóch to była osobna ekipa jeszcze. Nie, przeżyłem! Tu. Zobaczmy ile zabiłem. Powinien zabić raz, dwa, trzy, czterech, pięciu. Co najmniej. Chyba, że zabiłem za kafejką tych jeszcze dwóch. Albo jednego. Pięciu powinien mieć zabitych minimum. Ale ta trójka była ekipa, kurwa. Ataki. I OTV-y i karabinki, dobre. Dwóch Wemkowych ta... M-ki. Dwóch M-ki 60. Ci, co was porobili, to były M-ki 60. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, nie zabiłem tamtych na kafejce żadnego. Była ta wyjątkowa sytuacja, gdzie gdybym wystrzelił i zabił jednego, już mieli... akcja potoczyłaby się na dużo, na bardzo na naszą korzyść. Czy ja wiem? Tak naprawdę to jest nasza korzyść na razie. Nigdy nie wiesz, jak się koło... Tych z tyłu, co mnie obeszli, nazywali się Mighty Toxic God i Mighty Salty God. Absorb by armor nie ma. Dobre wejście, nie było żadnych absorbowanych by armor, jest dobrze. Zagrajmy w grę. Taki japę, nie gin tak.